się przyjdzie. Panie marszałku, nie raczcie do mnie. Dzień dobry. Panu wojewodę. Witamy, witamy. Pana marszałka, pana wojewodę. Nasze panie przewodniczący. Prosimy do pierwszego rzędu. Kasia Lidie, zapraszamy, nasza posłanka. Prosimy przewodniczący regionu, przewodniczący powiatu. Prosimy do pierwszego rzędu. Uwaga, pani posłanka. Proszę państwa, proszę wszystkich o powstanie. Proszę o chybę. Wspaniała ekipa, która przez najbliższe półtora miesiąca będzie przekonywała wyborców do tego, że mamy nowy, lepszy program dla Krakowa. Program, który również dzisiaj nasz kandydat na prezydenta przedstawi. Rozpoczynaliśmy pod tym hasłem nasze zmagania wyborcze. Składaliśmy sprawozdanie z tego, co w Małopolsce zrobiliśmy przez 4 lata. Nie było się z czego wstydzić. Dzisiaj spotykamy się, aby pokazać to, co w przyszłości. Pokazać ważny program dla Krakowa. Rozpoczynamy cykl konwencji wyborczych w Małopolsce, właśnie tu, w stolicy małopolskiej, aby pokazać, co chcemy zmienić w Krakowie. W Krakowie, którym, jak mówił przed chwilą mój przedmówca, który jest troszkę miastem uśpionym. Ja wierzę, że życie inżynier, jeśli nie 21 listopada, to 4 grudnia, bo na Mikołaja musimy naszemu miastu przynieść prezent. Prezent na Mikołaja i pod choinkę. Szanowni Państwo, bardzo proszę marszałka Sejmu o przekazanie, o przesunięcie Stanisława Kraczyka do Kadonu Zobuczania. Proszę, wyjdźcie. Zapraszamy na scenę. U nas w Platformie mówi się, że to jest przesunięcie zawodnika do ataku. Nasz kandydat idzie do ataku. To, o czym mówili obaj przewodniczący, i to właśnie podkreślić. Ta kampania musi być prowadzona blisko ludzi. Wybory samorządowe zawsze są najbliżej ludzi, najbliżej obywateli, mieszkańców naszych miast, powiatów, województw. Musimy mieć dobry pomysł, musimy pokazać, jak chcemy rozwiązywać ich problemy. To będzie taka kampania. Ale żebyśmy wiarygodnie mówili o tym, jak chcemy te problemy rozwiązywać, żebyśmy pokazywali, że ta kampania oderwana jest od partyjności i polityki. Musimy być wiarygodni. Żeby być wiarygodnym, musimy mówić jednym językiem. Musimy wspierać się, musimy trzymać kciuki za siebie, musimy sobie dobrze życzyć. A Polskę i wszyscy życzą wam zwycięstwa tutaj.
chwilą, że świat ucieka, my stoimy w korkach. Stoimy w korkach i musimy Kraków odkorkować. Przemieszczamy się, żebyśmy sobie umieli powiedzieć, stać nas na więcej. Proszę Państwa, Kraków, miasto dumne, królewskie, historyczne, nie jest samotną wyspą. Ma sąsiadów. Nie powinna z nimi konkurować niemądrze. Dzielnice są jednostkami pomocniczymi pierwszego kontaktu. Są tymi, które powinny decydować o tym, gdzie parking, gdzie park, gdzie plac zabaw, czy jest miejsce przy szkole, czy jest potrzebny żłobek. Powinny mieć wpływ na to, czy wolno budować osiedla mieszkaniowe na kilkanaście tysięcy ludzi bez szkoły, bez przedszkola, bez drogi dojazdowej, bez czegokolwiek. Tylko po to, żeby ktoś zarobił. To powinna być absolutnie suwerenna decyzja dzielnic. A wtedy władze miasta będą miały czas na to, żeby myśleć o strategii rozwojowej. Myśleć o Krakowie 2050-2100. Źle robi ten, kto chce zatrzymać całą władzę dla siebie. Ja deklaruję, że sam sobie odbiorę pieniądze i dam dzielnicom. Dumni jesteśmy z tego, że studiuje 200 tysięcy studentów. To policzcie, 40 tysięcy rocznie z nich kończy studia. Ilu z nich zostaje w Krakowie? Jesteśmy miejscem, dobrze, że ci młodzi ludzie się tutaj uczą, ale dla kogo? Często uczą się nie dla Polski, na pewno uczą się nie dla Krakowa w minimalnym stopniu tylko i nawet nie dla Małopolski. Trzeba uruchomić projekt, który pozwoli zatrzymać w Krakowie najlepszych, najzdolniejszych i tych, którzy są Krakowowi potrzebni. Te uniwersytety są w mieście, ale bardziej obok miasta. Potykają się o najprostsze sprawy, jak drogi dojazdowe, dostęp do mediów. To blokuje rozwój uczelni. A co zrobiliśmy, czy cokolwiek zrobiliśmy dlatego, żeby pomóc absolwentom tych kierunków, które są bardzo potrzebne, zostać w Krakowie, dać mieszkanie startowe, tak kooperować z uczelnią, żeby zechciała tworzyć te miejsca pracy, które biznes jest gotów w Krakowie inwestować. Bo Kraków jest dobrą marką, ale tak się dziwnie składa, że jest omijany przez inwestorów. Nie dlatego, że oni tu nie chcą być, oni by dużo dali, żeby tutaj być, ale trzeba ich do tego zachęcić, a nie zniechęcać. I nie możemy dzisiaj mówić o tym, że wszystko jest dobrze, kiedy się latami czeka na pozwolenie na budowę, a inwestor nie jest pewien, czy w założonym terminie i umowie z bankiem zrealizuje inwestycje. Kraków jest również miejscem, w którym realizują się bardzo ważne inwestycje naukowe, przyszłościowe. Wybranych zostało 10 przyszłościowych technologii, ale żeby one mogły zaistnieć w światowej, a nie w porównaniu z Wrocławiem w skali, musimy jako miasto rozpocząć bardzo poważną współpracę z uczonymi krakowskimi w tym zakresie. Dlatego, że nauka to prestiż, nauka to przyszłość, nauka to znakomity biznes. Dlatego...